Świetnie. Tu stawiamy kropkę. Następne pytanie. Dziewczyny, trenujecie, poświęcacie temu czas. Jest wam czasami ciężko. Ścigacie się. I teraz, czy ścigacie się w peletonie kobiecym stricte, czy w mieszanym? A jeżeli w mieszanym, to jaki jest wasz odbiór tych wyścigów? Jak waszym zdaniem powinno być, czy powinno być oddzielne ściganie i same starty powinny być oddzielne dla dziewczyn? Słucham was. Dorota, powiedz pierwsza. Możesz, Dorotko, zacząć. Ja to się nawet ścigam prawie tylko w męskich peletonach. O, no właśnie. No, tym bardziej ciekawi jesteśmy zdania, co na ten temat powiesz, żeby na przykład, czy warto, żeby były oddzielne starty. Bo różni się to kolarstwo. I teraz powiedz to, jak to wygląda ze strony kobiety. Okej. Na pewno bym tutaj oddzieliła temat wyścigów płaskich od wyścigów górskich, bo w wyścigach górskich to w zasadzie nie ma dużej różnicy, czy się jedzie z facetami, czy z kobietami. Dokładnie, to masz Więc na Mazowszu ma to dużą różnicę. Ja myślę, że obydwie formy są potrzebne i są bardzo fajne, bo peleton kobiecy nigdy nie pojedzie tak szybko jak peleton męski i czasami fajnie... Mówimy o czołówce oczywiście. Tak. Musisz psuć. Znaczy, słuchajcie, ja jeżdżę szybciej niż niektórzy panowie, skromnie się pochwaląc, ale nie tak szybko jak ci właśnie z czołówki. I dla mnie utrzymanie się na ogonie takiego wyścigu to jest ogromna frajda i ogromny wysiłek. I nigdy nie zrobię sobie takiego treningu tylko z dziewczynami. Z kolei wyścig z dziewczynami, no to jest prawdziwe kolarstwo. Tutaj trzeba pracować, trzeba wychodzić na zmiany, trzeba być cwanym. No właśnie. Robić ucieczki, tak. I to jest kwintesencja. I ja marzę, żeby te dziewczyny, co z Ewką jeżdżą, żeby się przekonały i przyszły do nas na ŻTC, bo na pewno potrafią, to widziałam i odczułam, także Ewa, fantastycznie je wyszkoliłaś. Ale to, co jest na kobiecym peletonie, to tego się nie przeżyje na męskim peletonie, bo nawet jak wyjdziemy z facetami na zmianę, albo jak sam facet nam powie, no dawaj na zmianę, co ty tam myślisz, że dziewczyny nie muszą, to tak naprawdę to co z tego, jak my się trzymamy na kole, ale wyjdziemy, zwolnimy cały peleton, potem nas urwą, to nie jest fajne. Z facetami to na kole niestety tylko, niestety, ale w kobiecym peletonie to już jest naprawdę fajna, można się pościgać. Tylko dodam, że od nas to wymaga pewnej takiej lojalności, bo my się umawiamy, że okej, jak nas minie grupa facetów z tyłu, to my nie siadamy im na koło. Po prostu oni sobie przejeżdżają, nawet jakbyśmy mogły wskoczyć im na koło, to tego nie robimy, bo jeżeli pójdzie ucieczka dziewczyn, które same pracują, a inne dziewczyny z tyłu się dowiozą na kole tam panów 70+, którzy wcale wolno nie jeżdżą, to jest po prostu nie fair. I fajne jest to, że jak na razie my się tak umówiłyśmy z dziewczynami i to działa. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby nagle któraś przyjechała. Znaczy dobra, jak tam zostanie sama i się dowiezie na kole, ale ona wtedy już nie finiszuje, nie? Także ten honor taki peletonowy, on działa w kobiecym peletonie. To jest fantastycznie, myślę, że to jest fajne. To nie jest tak, że baby są wredne dla siebie, wręcz przeciwnie. Nie, to jest mit rzeczywiście. To jest mit, no. Ewa, co ty o tym sądzisz i czy ty zachęcasz właśnie te dziewczyny, które przychodzą na twoje ustawki do startowania w wyścigach? Bo czym większy peleton kobiecy, tym jest wtedy prawdziwsze to ściganie, o czym mówi Dorota. No ja przemycam takie smaczki i w związku z tym na przykład skonstruowałam sobie, można powiedzieć, że taką babską drużynę, którą wystartujemy w czerwcu na Grand Fondo Gdynia. Tam startujemy naprawdę dużą ekipą, zgłosiło mi się dziewczyn, które zapisały się z moim hashtagiem, zapisało się chyba 25 dziewczyn, to już będzie widać, to będzie fajne. I one też patrząc na mnie, no bo ja prężnie działam w socialach, one patrząc na mnie widzą, że ja startuję, też chcą to robić. One są zaciekawione, chcą zobaczyć, z czym to się je. Zawsze mnie pytają, jakie są zasady takiego startowania, czy ona da radę, czy nie da radę, czy ją dowiozę, czy nie dowiozę. One chcą naprawdę się ścigać. To jest mit, że dziewczyn w kolarstwie nie ma. Są te dziewczyny w kolarstwie. No tylko właśnie po to jest Damska Środa, po to jest Dorota z torem, gdzie przez zimę można zrobić formę i nogę.
żeby potem zaistnieć w peletonie. A co do pytania, czy ja się ścigam z facetami, czy z kobietami, wiecie co, no ja ścigam się tylko ze sobą tak naprawdę. Nie ścigam się po płaskim. Mam nogę na góry. Jesteś typem góralki. Tak, no. Jeżeli się ścigam, to się ścigam w górach i tego się będę trzymała. No, jakby nogę robię, inna sprawa, że nogę na Tatry zrobiłam na gasach. Nie wiem, jak to się stało. No ale tam można na wał wjeżdżać. Tak, 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 milion razy. Tak. Dokładnie. Kolarstwo gasowe jest znane w Polsce. Bardzo, tak. I ja się ścigam tylko i wyłącznie ze sobą. Nawet, nie wiem, no nie patrzę na czasy, no szczerze mówiąc. Jak zrobisz formę i masz budowę stricte góralki, tak zwanej, no to cóż tu można dodać? No właśnie, nic nie można dodać. Dziewczyny, chcę wrócić jeszcze do treningu. Trenujecie same, trenujecie z dziewczynami, trenujecie z mężczyznami. Powiedzcie, jak to się przekłada, bo mitem jest, moim zdaniem, mitem jest, że kobiety trenują lżej. Większość facetów myśli, one nic nie robią, słabo trenują. A to dziewczyny. I powiedzcie, jak jest... Tak, lżej, my w ogóle nie trenujemy. Jak jest naprawdę, waszym zdaniem, bo wy jesteście, można powiedzieć, że w kolarstwie amatorskim jesteście topowymi zawodniczkami, które osiągają znaczące sukcesy, ale to też nie przekłada się na nagrody w kobiecym kolarstwie. I powiedzcie, wyraźcie swoje zdanie, co sądzicie na ten temat, dlaczego tak jest i co można było zrobić, żeby to zmienić, bo przecież wasz wysiłek wkładany w starty, w zawody jest taki sam, szczerze mówiąc, jak mężczyzn. No, może biologicznie troszeczkę parametrowo jest inaczej, ale... Ścigamy się w kategoriach damskich. Dokładnie, więc są oddzielnie są kategorie kobiece, oddzielnie są kategorie męskie, ale nagrody są niewspółmierne. Słucham, Ewa, zacznij. To się zmienia na szczęście. Ja rozumiem, staram się zrozumieć organizatorów wyścigów, że... nie rozumiem. Chciałam ich usprawiedliwić. Nie. To się zmienia na szczęście, słuchaj. Bo już teraz zrównują się te kategorie, w sensie te nagrody dla kobiet i dla mężczyzn. No, piękny popis tego dała Tatra Road Race w tym roku, gdzie kobiety dostały dokładnie te same nagrody, co faceci. I to jest piękne. Ja pamiętam doskonale takie gorzkie uczucie, jak, nie wiem, stałam na podium wyścigu MTB. Dostałam męską koszulkę, taką techniczną w rozmiarze L, a facet dostawał, nie wiem, komplet Oppo. Znaczy do spania miałaś taką. Tylko do spania. A facet dostawał, nie wiem, komplet Oppo, amortyzator, rower. Czy moje 80 km jest inne niż jego 80 km? Ja się nie ścigałam z nim, ścigałam się z innymi kobietami, więc... Nie, ja myślę, że nawet twoje 80 km jest cięższe. Nie, to nie jest prawda. Moje 80 km to jest moje 80 km, jego to jest jego. On, facet to wygrał, dostał coś tam, ja to wygrałam, dostałam... No, tam taki niesmaczek zostaje. Teraz to się fajnie zmienia. Fajnie się zmienia też dzięki temu, że tych dziewczyn jest na wyścigach więcej i organizatorzy się orientują, że no... No i w social mediach więcej się o tym mówi. Więcej się o tym gada. Ja też mam fokus na to, żeby to zmienić. I tak jak zostaję zaproszona na różne wyścigi, ja im mówię, że dla mnie wystartuję w wyścigu, jeżeli wiem, że kobiety będą traktowane tak samo, jak faceci na tym wyścigu. Zarówno jeżeli chodzi o nagrody, no głównie jeżeli chodzi o nagrody, no bo po to robimy tak naprawdę. Więc jeżeli ja wiem, że organizator jest nieprzygotowany na to, żeby nagrodzić kobietę tak samo, jak nagrodzić mężczyznę, który wygra wyścig, no to ja odpuszczam. A ty, Dorotko, jak podchodzisz do tematu? Znaczy, jestem tutaj w mniejszości, bo ja to najchętniej, żeby tak naprawdę tych nagród nie było, bo ja się... Robię to dla fanu i dla mnie to super jest dostać ten plastikowy pucharek, ale nagrody są i rzeczywiście to jest takie... Niezrozumiałe, dlaczego my mamy dostawać mniejsze nagrody, zwłaszcza, że i dla mnie argumentem, że nas jest mniej, to nie jest argument, dlatego że ta pula pieniędzy na nagrody jest i nie ma potrzeby nie podzielić jej sprawiedliwie.
bo to jest troszeczkę tak, jak państwo działa, tak? Są bogaci, są biedni i wszyscy korzystają z tych samych dóbr, tak? Wszyscy płacą podatki, ile mogą i no jest podatek solidarnościowy. Znaczy, po prostu myślę, że takie podejście mogłoby jakoś tak dodać tej frajdy i zabrać ten taki niesmak. A niesmak no nie jest nikomu potrzebny, bo robimy to wszyscy dla przyjemności. Kolarze to jest fantastyczne społeczeństwo. No ja bywałam w różnych sportach i nie znalazłam tylu fajnych ludzi jak w kolarstwie. To też jest dla mnie zupełnie inny wymiar. I myślę, że takie podziały są troszeczkę taką łyżką dziegdziu w tej całej słodyczy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, w przyszłym nowym sezonie organizatorzy przemyślą tą kwestię i zaczną po prostu same nagrody dawać, no bo jak powiedziałaś, jest jedna pula nagród, to przecież zrównać te nagrody, tak? Wysiłek jest taki sam, zaangażowanie jest takie samo, sprzęt nieraz dziewczyny mają taki też sam. Kupujemy rowery. Dokładnie, ciężko zarobione pieniądze, super sprzęt, suplementacja i tak dalej. No na ten temat dzisiaj może nie będziemy się za dużo rozwodzić, bo... Ale mój trener kosztuje tyle samo, co trener każdego innego faceta. No w sumie tak. No, koszty są porównywalne, wysiłek jest porównywalny, ale ta mentalność, miejmy nadzieję, się zmieni na dobre. Się, tak, zmienia się. Nie... Więc apelujemy do organizatorów wyścigów. Słuchajcie, dziewczyny, kobiety są tak samo warte tych nagród jak mężczyźni, niczym się nie różnią, a nawet jeszcze ciężej im zapracować na te sukcesy. Tutaj właśnie Tatra Rollers jest bardzo fajnym tym przykładem. Można powiedzieć, że to jest wyjątkowy wyścig. Oni wytyczają nowe standardy i myślę, że jak inni za nimi nie pójdą, to bardzo stracą, a po drugie uważam, że sponsor, którego nagrody są niesprawiedliwie dzielone, powinien nie chcieć współpracować z takimi organizatorami, bo to jest trochę plama na honorze dla sponsorów, którzy wykładają kasę. Tak mi się wydaje. Już teraz zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Kawa, Kolarz i Goście. Klub Kolarz w Pożarowie Mazowieckim, ulica Kolejowa 10. Bardzo fajna atmosfera, ciekawi goście. Zapraszam.